to nie są prawdziwe kształty kobiet. No to są wyidealizowane kształty, które sugerują nam media. Cześć, witam cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś widzimy się tu, no cóż, znów z klockami z AliExpress. Ostatnimi czasy, w zeszły weekend w sumie był Dzień Kobiet, więc nie mogło paść inaczej niż wziąć sobie na warsztat jakąś właśnie kobietkę z AliExpress. I cóż, mi się wydaje, że to jest w ogóle Bad Woman, ale ja pewny nie jestem do końca, ponieważ no przyjrzyjmy się po kolejności, ponieważ strój chyba trochę temu przeczy, ale jakimś niesamowitym fanem DC nie jestem, więc mogę się tutaj ciutkę mylić. No te nakolanniki wskazują, że nie wiem, wyjątkowo chyba dużo klęczy. No te nisko pokazują, że widać jej trochę majty. No i te saszetki jakże niedbale nadrukowane. Saszetki, widzicie, te sakwy to jakże niedbale nadrukowane, w sensie no górę, no powinny być całe fioletowe, tak? Tutaj, no patrzcie ile ich jest, ale mówię jakże niedbale nadrukowane. Ale no trzeba pochwalić, że ma Boże nadruki, tak? To nawet w Lego nie jest jakieś specjalnie częste, to trzeba pochwalić. No jakość nadruku nie jest zła wyjątkowo tutaj w tym wypadku. Spójrzcie, brzuszek, wszystko jak zarysowane. No ale twarz już tak dobra nie jest. No cóż, nie oszukujmy się, trochę jak no któraś z sióstr Godlewskich po zbyt dużej ilości operacji plastycznych i naciągania zmarszczek, taka trochę jest napięta ta Bad Woman, fioletowe usta. To jakieś dwie kropki jeszcze ma i to nie jest brud, bo widzieliście, próbowałem to zdrapać, to nie jest brud. Tył, no już, a jakie wcięcie w talii, no proszę, jak jakaś rosyjska atletka tutaj rozwalone bary ma. No bywa, bywa moi drodzy. Natomiast cóż, pochwalić również na pewno trzeba rączki, bo spójrzmy, chodźcie tu. A na rączkach również jest nadruczek. Widać go troszkę niestety nie za fajnie, ponieważ no widzimy, że on przede wszystkim no różni się, a wchodzi na szczęście w miarę okej. No ale spójrzcie, ten kolor różowe ręki różni się od głowy i różni się od nogi. Ma trzy różne kolory skóry. Ja wiem, mogła się opalać w złym miejscu, no ale spójrzcie jak to widać, tu różny kolor, a tu różny kolor. No mimo wszystko, no bardzo krzywo się opalała w tym swoim życiu. No i teraz tak, wkładamy jej włosy, ale pozostaje na... Nie, dobra, jest. Włosy, no cóż, wejdą? No, nie da się ukryć, że mamy tu jakiś problem z peryłeczką. Czy ona zostanie... Dobra, weszło, ale naprawdę słabo. Widzicie, naprawdę wkładam tu całą teraz siłę. Mimo wszystko, pomimo wkładania całej siły, spójrzcie jaką tu ma przestrzeń. Ajajajaj, a szkoda, bo spójrzcie jaka wyjątkowa fryzurka mogła tu trafić w nasze ręce w tym momencie. Cóż, zasłaniająca plecy i całe to jej umięśnienie naplecowe. No tutaj też tak dziwnie odstająca troszkę, ale wyjątkowo no Lego nawet nie ma takich fryzurek, a my każdą taką oczywiście indywidualność szanujemy. Co? No, przynajmniej się staramy szanować taką indywidualność. No ale spójrzcie, przez to teraz... No czekajcie, jeszcze weźmy i zdejmijmy to. Może tak będzie jeszcze łatwiej, ale wątpię, bo... Jeszcze raz! Cała siła, aktywacja! Hulk by się przydał, bo spójrzcie. Spójrzcie, a ta fryzura... No, niestety, moi drodzy, nic. Nic nie chcę ruszyć, ale co jest ciekawe, spójrzcie, odchodzi mimo wszystko, nie wyszło w pełni, odchodzi z głową, a chciałem to powiedzieć dlatego, że wkładamy szmatkę. Szmatka jest inna, ciut lepsza niż ta ostatnio w Batmanie. Ta jest taka bardziej plandekowa, taka sztuczna, plastikowa, a ta jednak bardziej materiałowa i wygląda znacznie lepiej niż ta u Batmana, to zdecydowanie, jeżeli chodzi o jej samą jakość wykonania i wszystko, nawet jest ciut bardziej do przeźroczysta. O, spójrzcie, jak ładnie tutaj widać. Nie, no jest okej, okay, kolorek jest jak najbardziej ok. I teraz w ogóle te umięśnione plecy zasłoniliśmy całkowicie. No, ciekawi mnie oczywiście jak ta maska, bo to jest również element, którego w Lego za bardzo nie widujemy. Nie oszukujmy się, to też jest unikat, a jak mówiłem, staramy się szanować unikaty. Widzimy, ona ma tutaj takie wgłębienia w tej główce, które, no cóż, gdy nie ma maski, mogą wyglądać, no po prostu jakby otrzymała jakąś kulkę w głowę. Nie, no po prostu jakby się włosy uklepały w nocy brzydko i tyle. Natomiast spójrzmy, jak to wygląda z maską. Czy ona w ogóle tu ma jakieś... Dobra, ma jakieś mocowania. Czekajcie.
Dobra, moi d... weszło. Ale nikt teraz nie oddycha, bo się boję, że to spadnie. No i cóż, ona sobie, no widzimy, ma tą maskę. Naprawdę ona jakoś się trzyma, ale boję się, że przy... No właśnie, nawet nie dotknę tego mocno, to dotykałem ciupi, ciupi, leciuci, leciuci. No i cóż, ona, o widzicie, teraz tak samo, nawet bez kliknięcia mi to wskoczyło i... Ja... Nic nie zrobiłem specjalnie, chociaż Batek też nie był taki kurde, no dobra, Batek też nie był zły, a ta twarz u niego mocno psuła. No tu mamy troszkę oczywiście tej różnicy kolorów między nogami, tym, a głową i tak dalej. No ale kurczę, spójrzcie, tutaj ta maska jeszcze, o tu spójrzcie, ten element odstający zadzior, widzicie go na pewno. To mówię, raz nam się odsłoni i jest w miarę spoko, jest w miarę fajnie, drugie zasłonimy, jest ok, a trzeci raz dotkniemy bez większego... Bez większej siły i to odpada. I to jest przeciętne. No mam małżonę Bataranga oczywiście. I trochę szkoda, bo wbrew pozorom mogła to być jedna z fajniejszych postaci. Głównie przez te unikatowe włoski, których nie mamy w LEGO. Przez kilka innych opcji. No a niestety przez tą maskę, która odpada. No oczywiście bez maski jest znacznie lepsiejsza. Nie, no generalnie nie jest zła. Mówię, AliExpress ma w miarę fajny. Na pewno lepszy niż Batman. AliExpress ma naprawdę w miarę fajne te figurki, o dziwo. Na druk mówię, w miarę daje radę. Czasem ten spadaka, że hej, ale nie zapomnij, przypominajmy, że inne minifigurki podróbkowe mają znacznie większą padakę, jeżeli chodzi o nadruk. No to tu naprawdę się oni starają, to nie ma co. Chociaż no w tym pasie to po prostu spójrzcie, jakie ona ma tutaj to wcięcie. Tu ma wcięcie, później w ogóle ma 100% wcięcie i dopiero ma tutaj, no, no jest wesoło, no. To nie są prawdziwe kształty kobiet, no to są wyidealizowane kształty, które sugerują nam media i później dziewczynki się naoglądają takich właśnie rzeczy i no jest tragedia no, później w prawdziwym, prawdziwym. Nie jest źle, kochani, naprawdę nie jest źle. Jak za tam 3 czy 50 zł to nie jest źle. Szkoda tej maski, bo to mógł naprawdę fajny element. No gdy stoi na półce i to na mnie odpada, no, to nie jest źle. Mogło być znacznie lepiej. Generalnie nie, dobra cena, dobra. Nie no, 7 bym dał. 7 bym wszystko bym dał. A gdyby była bez tej maski, która teraz znowu tak na złość... O! Odpadła. Znaczy zapomnieliśmy, że buzia też zła. Oj, dobra. Nie, jednak włóż maskę. Baaa!